Witam w drugim wolontariackim webinarium finansowanym w ramach projektu Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO. Gośćmi dzisiejszego spotkania są Ewa Murgrabia i Anna Żaczkiewicz, wolontariuszki i koordynatorki wolontariatu Lokalnego Centrum Wolontariatu w Skierniewicach przy Stowarzyszeniu Wspólna Troska. Witam serdecznie. Oraz gościnnie trenerka Katarzyna Walczak, również związana z centrum. Wszystkie panie już od lat działacie w wolontariacie i współpracujecie z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Skierniewicach. Jak trafiłyście do Stowarzyszenia Wspólna Troska? Może ja zacznę, bo najdłużej jestem związana tutaj ze stowarzyszeniem i z wolontariatem przy stowarzyszeniu. No, zaczęłam kilkanaście lat temu, mając 13-14 lat, jako wolontariuszka akcyjna przy Centrum Wolontariatu, które wtedy realizowało dość dużo akcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych, na rzecz młodzieży, na rzecz zwierząt również i organizacji pozarządowych ze Skierniewic. I tak zaczęła się moja przygoda, że mając te 13-14 lat, po akcjach, po działalności akcyjnej, wolontarystycznej, zaczęłam być wolontariuszką w biurze Centrum Wolontariatu i w biurze stowarzyszenia. Później, po kilku cyklach szkoleń dla koordynatorów i trenerów wolontariatu, zaczęłam właśnie taką przygodę z przygotowywaniem projektów rozwijających wolontariat, angażujących wolontariuszy w mieście, i zostałam koordynatorką wolontariatu w Skierniewicach. Od tamtego czasu bardzo dużo się zmieniło i były lata lepsze i gorsze, czyli takie, w których było bardzo dużo wolontariuszy i dużo się działo, poprzez takie, w których no, ze względu na mniejszy poziom finansowania projektów działo się mniej. Na dzień dzisiejszy współpracuję partnersko ze Stowarzyszeniem Wspólna Troska dalej, jakby projektowo i w ramach promocji idei wolontariatu, natomiast już nie jestem tak formalnie związana, jakby tutaj nie pracuję na co dzień w stowarzyszeniu, ale wspieram inicjatywą, że tak powiem, dobrym słowem i pomysłem w projektach. Od jakiegoś czasu, bodajże od 2012 roku, dziewczyny tutaj, Ewa, za nią przejęły inicjatywę prowadzenia Centrum Wolontariatu i tak jest do dziś. A ja trafiłam tutaj w 2016 roku, trochę później, i dowiedziałam się o stowarzyszeniu od szkolnego koordynatora. Przyszłam tutaj na spotkanie Centrum Wolontariatu i ponieważ akurat wolontariusza, który by pomagał w biurze, no to ja się tak dołączyłam. Super. A ja dołączyłam do wolontariatu w 2010 mniej więcej roku i trafiłam przez przypadek, bo byłam tutaj podopieczną Stowarzyszenia Wspólna Troska i ja jakoś przyszłam na spotkanie pierwsze wolontariatu i tak zostałam pracownikiem Centrum Wolontariatu. No i tak jestem dzisiaj. Czy te doświadczenia sprawiły, że lepiej rozumiecie wolontariuszy, ich potrzeby, jesteście lepszymi koordynatorkami, czy też nadal przed wami jest wiele pracy i nowe obszary, które musicie zgłębiać w waszym otoczeniu i w waszej pracy codziennej? Jak to wygląda? Ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że sporo wiem na temat organizacji wolontariatu i koordynowania wolontariatem, ale jeszcze na pewno duże pole jest tutaj do popisu, jeżeli chodzi o zwiększenie tej wiedzy, rozwój możliwości. Tu w Skierniewicach jakby poziom organizacji wolontariatu w ostatnim czasie jakby mocno się obniżył. I to nie tylko tutaj w Stowarzyszeniu Wspólna Troska, ale też w innych organizacjach pozarządowych, również jeżeli chodzi o działalność szkół w tym zakresie. I jak widzę, dość duże pole, duży obszar do pracy, żeby reaktywować działalność wolontariatu, żeby usprawniać koordynowanie. Więc jakby, no ja nie powiem, że jestem specjalistką w tym zakresie,
natomiast sporo wiem, ale mogłabym wiedzieć dużo więcej i do tego potrzebny jest na pewno moc spotkań, szkoleń, wymiany doświadczeń z innymi koordynatorami w województwie i nie tylko. Mhm. Dziewczyny, a wy? No ja też myślę podobnie, że człowiek całe życie się uczy i mimo już wielu doświadczeń, no to cały czas potrzebujemy nowych informacji i też dobrze, że właśnie mamy oprócz lokalnych centrów kogoś, kto może swoją wiedzą też się z nami dzielić i coś nam podpowiadać. No ja myślę tak samo, ja dziewczyny, potrzebujemy więcej, że tak powiem, szkoleń i rozmów. No tak, ta sytuacja aktualna, pandemia wiele rzeczy zweryfikowała i też przesiała nam trochę tych wolontariuszy aktywnych. Nie każdy teraz chce się angażować i może. Natomiast jak to wygląda u was? Iloma wolontariuszami w tym momencie współpracujecie i jakie mają zadania? Jakbyście się mogły podzielić. Niewielu osób, bo 10, tak naprawdę mamy 10 wolontariuszy, którzy są naprawdę aktywni i chcą pomagać. I bardzo zmalało przez tą pandemię liczba wolontariuszy. Czy tu Ewa na pewno mówi o wolontariuszach, którzy kontaktują się bezpośrednio ze stowarzyszeniem, tak? Tak. Ja natomiast w najbliższym tygodniu mam spotkanie ze szkołami, które są tutaj w mieście Skierniewice i w powiatach bliskich. I wiem, że zainteresowanie organizacją wolontariatu w szkołach jest duże i tam chęć uczniów, żeby angażować się w wolontariat jest dość duża, tak? Na pewno brakuje tego spięcia organizacyjnego chętnych z organizacjami czy osobami potrzebującymi pomocy, tak? Więc jakby właśnie tak instytucjonalnie i organizacyjnie jest dużo pracy do wykonania. Natomiast samych wolontariuszy w mieście jest na pewno więcej i troszeczkę nam się tutaj to rozproszyło po organizacjach, tak, że nie tylko Wspólna Troska i nie tylko Centrum Wolontariatu ma kontakt z wolontariuszami, ale też szereg innych organizacji pozarządowych, instytucji. Mhm. A czy oprócz szkół jeszcze istnieją u was jakieś inne centra wolontariatu, jakieś inne miejsca, które zrzeszają wolontariuszy, z którymi na przykład współpracujecie i korzystacie z ich zasobów? I czy wy macie jakieś wewnętrzne na przykład standardy, którymi się kierujecie, czy też to jest bardziej takie spontaniczne? Na dzień dzisiejszy jest to spontaniczne, jest to nieformalne. Jest kilka innych organizacji, które w ramach swoich działalności same pozyskują, rekrutują sobie wolontariuszy. I jakby każdy na miarę swoich możliwości i potrzeb ma tych wolontariuszy stałych u siebie zrekrutowanych, tak? Tutaj rola jakby Centrum Wolontariatu jest pełniona tak bardziej w kontekście informacyjnym, promocyjnym, no nie organizacyjnym. Mhm. Rozumiem. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o finansowanie? Czy otrzymujecie właśnie jakiekolwiek wsparcie na organizację działań związanych z wolontariatem, czy też raczej robicie to własnymi siłami? Chyba uczciwe będzie, jeżeli powiemy, że na dzień dzisiejszy własnymi siłami, ponieważ poziom wsparcia z samorządu, z budżetu miasta Skierniewice jest bardzo niski i no to nie wystarcza na pokrycie nawet bieżących kosztów funkcjonowania biura czy koordynatora, czy też nawet przeprowadzenia szkoleń dla wolontariuszy, więc tutaj nie można mówić o tym wsparciu. Pozostałych projektów zewnętrznych na dzień dzisiejszy, na 2021 rok nie ma i też jakby no, na dzień dzisiejszy nie są przygotowywane następne wnioski o dofinansowanie. A czy takie wsparcie przydało wam by się, czy też wystarczy to, co macie teraz? Chodzi mi o to w kontekście takim już szerszym, czy lokalne centra wolontariatu takie jak wy potrzebują takiego wsparcia i jest to ważne, żeby dalej się rozwijać, czy też jest to działalność, która może toczyć się właśnie tak sama, gdzieś tam przy okazji? Absolutnie nie. Konieczne jest finansowanie, konieczne jest pozyskiwanie środków
większych, na większą skalę, zewnętrznych, takich, które pozwolą na realizację podstawowych szkoleń dla wolontariuszy, szkoleń dla koordynatorów spotkań, takich spotkań integrujących dla obydwu tych grup, i dla koordynatorów, i dla wolontariuszy. Jest potrzeba duża, żeby finansować też promocję działań i różnego rodzaju spotkania, akcje, czy też po prostu materiały, gadżety niezbędne do tego, żeby Centrum Wolontariatu mogło funkcjonować. Także tutaj potrzeba finansowania jest ogromna. Problem, z jakim się stykamy na dzień dzisiejszy, to problem personalny, tak, żeby, chociaż my tu jesteśmy we trzy, to mimo wszystko każda z nas jest teraz zaangażowana w pracę po prostu w innych projektach, innych działaniach, czy to stowarzyszenia, czy poza stowarzyszeniem. I na pewno jest duża konieczność, żeby jakby pozyskać finansowanie osoby, która byłaby tutaj koordynatorem pełnowymiarowo i że tak powiem, oddanym tylko do tego, żeby prowadzić Centrum Wolontariatu. Ja tak właśnie zapytałem z drugiej strony troszeczkę, bo właśnie widzę, że w ostatnim czasie lokalne centra wolontariatu w naszym województwie mają dosyć duży problem ze wsparciem. Dużo centrów musiało się rozwiązać, ponieważ nie były w stanie się utrzymać. Większość z nich działa w oparciu o takie ruchy właśnie oddolne i bazujące na swoich zasobach. I właśnie kiedy jest pandemia, kiedy inni oczekują, że się zaangażujemy, tak, jako wolontariusze, to oczekiwanie jest większe. No po prostu my nie jesteśmy w stanie zapewnić podstawowych środków ochrony dla wolontariusza, co dopiero gdzieś tam działać, prawda? Nie mając takich zupełnie podstawowych potrzeb zapewnionych. Nie wiem, jak wy uważacie. No właśnie, czy oprócz tych finansowych jeszcze inne są potrzeby? Przerwało nam troszeczkę, ale niestety muszę właśnie potwierdzić dokładnie to, o czym mówisz, Mariusz. Tak? Stara się jak może, natomiast potrzeby codziennego funkcjonowania całej organizacji są też takie, że musimy przełożyć pewne siły na inne działania i w tym momencie, jakby tak jak mówię, dziewczyny są zaangażowane w inny projekt w stowarzyszeniu. Ja również zajmuję się troszeczkę inną działalnością. Mimo że my we trzy miałybyśmy dużą chęć i inicjatywę do tego, żeby wolontariat trzymać, rozwijać, to niestety, ale nie mając tego źródła finansowania, nie i naszą inicjatywą i tym, że życzymy wolontariatowi jak najlepiej tutaj w naszym regionie, potrzebujemy na pewno takiego wsparcia, a tego brakuje. Mało tego, ja jestem cały czas w kontakcie z nauczycielami z różnych szkół, że nauczyciele mają ten sam problem u siebie. Chcieliby organizować pracę szkolnych klubów wolontariatu i wiemy dobrze, że jest duża chęć uczniów, ale jakby obowiązki codzienne nauczycieli powodują, że też nie każdy znajdzie ten czas, żeby dodatkowo jeszcze coś poza obowiązkami zawodowymi robić. Jakby tutaj dyrekcji, rodzicom, wolontariuszy też trzeba wytłumaczyć po co, dlaczego i dlaczego poza godziną, na przykład poza godzinami lekcyjnymi dziecko miałoby się jeszcze angażować dodatkowo w czasie pandemii. Tak, są dodatkowe jakieś zagrożenia i wątpliwości rodziców, więc to wszystko przekłada się na ilość rzeczy, które możemy zrealizować, które jakby mamy możliwość w ogóle wdrożyć w życie. Tak? No właśnie, dlatego trzeba o tym mówić. Warto nagłaśniać ten temat, tak, że właśnie wolontariat wymaga wsparcia, wymaga profesjonalnego i systemowego podejścia, żeby był dobrze zorganizowany i bezpieczny, bo to chodzi też o bezpieczeństwo tych, którzy pomagają, ale też tym, dla kogo ta pomoc jest kierowana. Także jest to ważne, żeby wspierać rozwój wolontariatu w naszym regionie. Dziewczyny, jakie macie plany na przyszłość? Czy można jakoś dołączyć do waszej ekipy, jakoś wam pomóc, żeby rozwijać wolontariat w Skierniewicach, który z mojego punktu widzenia bardzo fajnie działa, natomiast zawsze można coś tam jeszcze wzmocnić, polepszyć. Ja teraz oddaję głos dziewczynom. Tak. Oczywiście, że można dołączyć. Troszeczkę opowiedzą. Oczywiście, że można dołączyć. Jeśli ktoś jest chętny, to prosimy o kontakt.
szczególnie ludzi, którzy mają takiego kopa do działania, bo takie osoby chyba najlepiej się sprawdzają w tym, że zachęcają też kolejnych, tak? I jeden za drugim zwiększyłyby się nasze tutaj zasoby personalne i na pewno by się to wszystko fajnie potoczyło. Oczywiście. A Ewa? Myślę, że też potrzebujemy wolontariuszy, którzy mają chęć do pomocy i chętnie by przyłączyli do nas. Czyli szukamy wolontariuszy, można się do dziewczyn zgłosić, chętnie przyjmą każdą pomoc. I też bądźmy widziani, tak? Pokazujcie, że jesteście ze Skierniewic, że promujecie też działania, bo swoją postawą i swoją aktywnością też, tak Ania powiedziała, zachęcacie innych do działania i do tego, żeby rozszerzać ten ruch. Dziękuję za rozmowę. Gośćmi naszego spotkania była Ania Żaczkiewicz, Ewa Murgrabia, Kasia Walczak z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Skierniewicach. A Wam, jeżeli się podobało, to nie zapomnijcie stawić łapki w górę, subskrybować nasz kanał oraz wspierać na Patronite. Link i opis będzie w załączeniu, także pamiętajcie o nas i o wolontariacie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.